Właśnie zrobię to, co siostra powiedziała. Przepraszam, nie pamiętam twojego imienia, bo jestem tu tylko gościem. I proszę, żeby ktokolwiek chce, wziął te buty i zaczął w nich chodzić. Słowo Pana na ten czas jest takie. Cały czas jesteś obciążony, czy obciążona. Jesteś znużona, ponieważ starasz się chodzić w obcych, w cudzych butach. Weź swoje buty. Jeśli ich nie masz, to wybierz je z półki, te, które ci się podobają, a ja to będę błogosławił. I wtedy będziesz zwycięzcą i twoje życie będzie efektywne. Widziałam taki obraz podczas uwielbienia. Widziałam jak gdyby z pozycji środka dwa okręgi. W jednym okręgu stół suto zastawiony i drugi okręg nad tym pełny ciemności i kłębiących się chmur. I Pan powiedział do mnie, że tak wygląda przestrzeń i rzeczywistość wokół nas. Wszystkie ważne rzeczy, wszystkie rzeczy, które się dokonują, dokonują się w tym okręgu, gdzie mieszkają moce zła, ale to nam Pan dał moc, abyśmy wiązali i rozwiązywali rzeczy. I one wtedy będą się działy tu na ziemi. Z tych przestrzeni spływały krople lśniące na ten stół i one oświetlały to miejsce, gdzie stół był suto zastawiony. Wokół tego stołu byli ludzie, cieszyli się, radowali, byli zadowoleni, ale mało kto chciał od tego stołu, zabrawszy to, co jest na nim, pójść na zewnątrz i jak bojownik dać tym, którzy płaczą, tym, którzy są uwięzieni w ciemności, a Pan chce, abyśmy wyszli, weszli w swoje buty i wyszli na zewnątrz, uskrzydleni łaską i Jego miłosierdziem, aby nasze życie w świecie było efektywne. Amen. Amen.